Zapadają ciemności, a twój umysł odpływa ku przeszłości pełnej chwały. Umocniony obóz, chroniony ze wszystkich stron, pełen życia, ale i wiszącej w powietrzu groźby. Wędrujesz po nim, spotykając jego mieszkańców, ale równie dobrze mogłoby cię tu nie być. Twoje wspomnienia przerywa nagły podmuch wiatru, unoszący się wysoko ponad obóz i las. Wznosisz się ku jaśniejącemu słońcu i przez chwilę czujesz się niczym ptak, z dala od przyziemnych obowiązków. Jednak nagle ziemia odzyskuje władzę nad twym ciałem i teraz zdajesz sobie sprawę, że jesteś raczej kamieniem wystrzelonym z katapulty. Bez żadnego dźwięku ziemia przyjmuje cię niczym dziecko. Po chwili wszystko wraca do normy, a potem zdajesz sobie sprawę, że zmierzasz do wnętrza świata. Ściany wokół ciebie rozświetlają się powoli, z mroku wyłania się zarys jaskini, choć widzisz tylko na kilka metrów. Potykając się, robisz kilka kroków i stajesz twarzą w twarz ze swoim odbiciem. W kamieniu przed tobą wyryto wszystkie najdrobniejsze szczegóły. W ciemności rozlega się tajemniczy i rozbawiony głos. Taka pycha, wielki zdobywco, wcale ci nie przystoi, ponieważ istniejesz na kredyt. Oddaj byt, komu należy, i pogódź się z zapłatą, kiedy jej zażądają. Z mroku wylatuje kościany sztylet i uderza prosto w pierś posągu. Lekko go tylko muska, a ty jednak czujesz ból, jakby cię rozdzierano w sztuki. Jesteś kim jesteś, drwi głos. Tak więc można cię rozbić. Ponownie padasz w pustkę i odzyskujesz spokój. Dopiero kiedy się budzisz, rankiem.